Co się stało z tymi trzema zwierzętami? Nie wiem, co się stało. Niech pan ich szuka, niech pan ich zabiera. Do widzenia. Wychodzimy! Ludzie! Nie rozumiecie. Ja muszę zobaczyć. Jest instytucją państwową, proszę, czy ja mogę zobaczyć tamte psy? Dobranoc! Jeszcze raz mi krzykniesz do... Dobranoc! Jeszcze raz! Dobranoc! W gminie Leoncin znowu zawrzało. U znanego już widzom alarmu hodowcy psów pojawili się pracownicy Fundacji Prozwierzęcej, przedstawiciele Urzędu Gminy, powiatowy lekarz weterynarii oraz policja. Proszę pana, wpłynęło do wójta gminy Leoncin informacja od powiatowego lekarza weterynarii oraz policji o tym, że psy, 24 sztuki, są w złych warunkach. Wójt podjął decyzję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o czasowym odbiorze psów. Proszę bardzo, to jest decyzja. I bardzo proszę Ja się na to nie zgadzam. Sam fakt, że powiatowy wydał decyzję i prosi o natychmiastowe na odebranie zwierząt, to już świadczy o tym, jak bardzo źle tu się dzieje. Z tego, co ja się orientuję, to wójt gminy, nawet jeżeli stwierdził, że są złe warunki, to powinien im dać 2 tygodnie na poprawę. No takie jest prawo. Ale takie jest prawo, czy nie? Tyle, że ten hodowca czasu na poprawę miał znacznie więcej niż 2 tygodnie. W sprawie chorych psów interweniowaliśmy pierwszy raz w listopadzie ubiegłego roku. 12 listopada kupiłam psa z hodowli. Pies rasy chihuahua kosztował 1000 zł, więc się zapytałam, czy on na pewno jest zdrowy. Oczywiście pan potwierdził, powiedział mi, że mam go karmić surowym mięsem. Pies obecnie jest przekazany do sekcji zwłok. Kupując psa od tego pana, nie spodziewałam się, że będą jakiekolwiek problemy, a już na pewno nie tak ogromne, że pies będzie miał parwowirozę, że będzie zarobaczony, że będzie miał kaszel kennelowy, że będzie miała wodę w płucach, że wydamy na to wszystko kilkanaście tysięcy, żeby ją utrzymać przy życiu. Okazało się, że w drodze już powrotnej naszej piesek zaczął kiepsko wyglądać, zaczął wymiotować, więc pojechaliśmy bezpośrednio do weterynarza, gdzie weterynarz stwierdził, że piesek jest w makabrycznym stanie, że jest strasznie zarobaczony, zawszony, zaniedbany, czyli łapki, wszystko ma tak zaniedbane, że musiał być po prostu w jakimś małym kojcu w odchodach trzymany. Wygląda to tak, jakby ten pan zrobił sobie po prostu fabrykę ze zwierzętami i zarabia na tym naprawdę duże pieniądze. Pseudohodowle w Polsce powstały tylko wyłącznie z chęci zysku. Jest to gromadzenie kapitału finansowego na cierpieniu zwierząt. Telewizja robi tutaj niepotrzebne zakłócenia. Otwórtki, proszę o to. Ej, spokojnie. Ale to przecież ale po co się pcha? Kilka tygodni temu wróciliśmy, by sprawdzić, czy właściciel hodowli lepiej traktuje zwierzęta. Dlaczego w pomieszczeniu dla szczeniąt jest cały czas brudno i nie ma wentylacji? Panie Marcinie, dlaczego nie poprawił pan warunków u szczeniąt? Wówczas usłyszeliśmy deklarację wójta, że odbierze zaniedbane czworonogi. Uznaliśmy, że właściciel świadomie znęca się nad zwierzętami i skierowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. No ja wiem, bo dla świętego spokoju chcecie zabrać. A tamci interes będą mieli na tym. Tak samo je w klatki powkładają. Pan nie jest klub dyskusyjny. Jest decyzja, będziemy... No to niech pan nie dyskutuje ze mną, no. Tylko dupę w troki powłóczanie daje mi 2 tygodnie na poprawę, ale nie wiem na jaką. Jak jest wszystko poprawione, to na jaką poprawę? Nie rozumiem tego. Urzędnicy zdecydowali o odbiorze części psów. W pierwszej kolejności tych w najgorszym stanie. To jest dla ich bezpieczeństwa. To gdzie one mają być? No, ale tu mam je wypuścić? Proszę o wydanie tych zwierząt, które 2 tygodnie temu, czy tydzień temu były w złych warunkach, a teraz je pan przeniósł sztucznie tylko do pomieszczeń w domu. To ile psów odbieramy? Na razie jedziemy po kolei. Według tego katalogu były 4 suki ze szczeniętami. Jedna osoba z fundacji może wchodzić. Co, nie nachapaliście się, co? Kasy nie będzie od państwa za psy, nie? Z klatki do klatki.
nie opłaciło się przyjechać, nie? Po 4 psy. I to też wydałem je dla świętego spokoju. Żeby was wszystkich chrzeli. Ustaliliśmy z powiatowym lekarzem weterynarii, że będziemy teraz bardzo często kontrolować te zwierzęta, przynajmniej raz w tygodniu. Trudno nie zgodzić się z tym. To był najwyższy czas, żeby powiedzieć panu hodowcy, to nie jest klub dyskusyjny. To był może ostatni moment na zdecydowane działanie.